Problem klasyfikowania iluzji geometrycznych pojawił się w
XIX wieku, więc naprawdę bardzo dawno temu. I klasyfikacje te mają niemalże już ostatnią historię. I mimo tego, że stworzenie tej klasyfikacji jest bardzo trudne, wielu adaptów podejmowało się do takich klasyfikacji, nie wiem chyba żadnego, który z tych klasyfikacji byłby zadowolony, a równocześnie ciągle próby podejmowano. To dlaczego w takim razie podejmowano ten wysiłek? Podejmowano go z tego względu, że ta klasyfikacja iluzji miała być nie tylko zwykłym właśnie jakimś zaszufladkowaniem, czy jakimś wprowadzeniem porządku w to menażerię iluzji, ale klasyfikacja ujawniała ten mechanizm, który powoduje, który stoi za tym iluzjami, czyli ujawnia ten mechanizm powstawania. Tutaj pojawia się jakby powab tej hipotezy spostrzegania teraźniejszości. W zasadzie to cała klasyfikacja iluzji zaproponowana przez zespół Chomskiego opiera się właściwie na tym jednym mechanizmie, na mechanizmie kompensowania opóźnienia czy neuronalnego, czy latencji. Więc jest to bardzo prosty mechanizm, więc stąd wydaje mi się, że jakby ta hipoteza jest bardzo ambitna, ale jest też właśnie bardzo poważna. Więc jak to mi, nie będę wydawać się szczegóły techniczne tej klasyfikacji, przedstawię to bardzo z grubsza, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście będzie szczegółowo później. Wyjaśnienie iluzji wymaga określenia dwóch typów regularności szybko widocznego. Prawdopodobnego kierunku ruchu i tutaj mamy sześć różnych takich korelacji, w którym kierunku ten ruch może się odbywać, czy jakby elementów, na podstawie których możemy ustalić, w którym kierunku ruch się odbywa. Oraz drugi typ, jak spostrzegane obiekty zmieniają się wraz z ruchem w tym kierunku. I tych regularności będzie cztery. Jak na przykład zastosowana jest ta klasyfikacja. Mamy tutaj znaną iluzję Ebbinghausa, przedstawiającą te dwa centralne kręgi. Są tej samej wielkości. Nam wydaje się, że ten otoczony mniejszymi kółkami otocznie jest większy. Według hipotezy spostrzegania teraźniejszości określamy kierunek ruchu. Kierunek ruchu to będzie w kierunku tego okręgu otoczonego mniejszymi kółeczkami, no to dlatego, że obiekty, które na naszym obrazie siatkówkowym są mniejsze, są od nas bardziej i są od nas oddalone, więc my będziemy kierować w stronę tych bardziej, tych mniejszych. No i teraz kierując się w stronę tych mniejszych, przewidujemy, że obraz zmieni się tak, że one będą się powiększać z przybliżaniem się. W związku z tym zachodzi tutaj ten efekt iluzyjny, że my widzimy, że ten okręg jest większy, mimo że ma tę samą wielkość. Iluzja Miller-Rivera należy już do innej kategorii, może to jeszcze głównie będę wyjaśniać, jak autorzy wyjaśniają mechanizm postawienia iluzji. I teraz ekologiczne regularności szybu optycznego typu pierwszego i typu drugiego determinują zmiany, jakie ulegną obiekty w polu widzenia. I teraz tworzą one 6 razy 4, czyli 24 ekologiczne regularności. I to macierz, to już jest oczywiście szczegół, składa na 7 korelatów.
W związku z tym mamy 28 klas regularności ekologicznych i Czadzicy i jego zespół przewidują, że te regularności ekologiczne wystarczą, by wyjaśnić wszelkie iluzje geometryczne. Każda iluzja geometryczna, każda z możliwych iluzji geometrycznych da się przyporządkować do jednej z tych 28 klas. Ręczą oni również bardzo dokładnym przeglądem literatury, że ta systematyzacja jest poprawna. Czadzic nie jest biologiem eksperymentalnym, teoretycznym, w związku z tym cały ten zespół przegląda ogromną ilość literatury dotyczącej iluzji i potwierdza ten przegląd i ich klasyfikację, czyli rzeczywiście według każdą z znalezionych iluzji można przyporządkować do jednej z 28 klas tych regularności. Więc mamy tutaj powód zaprezentowaną tych procesy spostrzegania teraźniejszości. Porządkuje iluzję, opierając się na jednym mechanizmie ich powstawania. Władze eksponacyjne wyjaśnia, czy jest w stanie wyjaśnić mechanizm powstawania natomiast ważne jest, przynajmniej dla mnie, ważne jest, jak ta hipoteza spostrzegania teraźniejszości ma się w relacji do percepcji, ma się relacje do wydaje mi się, że Weidegowa radiomatyczna hipoteza punktu wzrokowa Kuhnera i Gudeja. Otóż hipoteza spostrzegania teraźniejszości ściśle wiąże powstawanie iluzji ze złą interpretacją informacji o zmianie bodźców ze względu na ruch obserwatora, co może sugerować, że opisuje przetwarzanie wzrokowo-ruchowe w strumieniu grzbietowym. A według hipotezy dwóch wzrokowych tylko percepcja, czyli tylko przetwarzanie w strumieniu brzusznym, jest podatne na iluzję. Czyli wydaje się, że tutaj chodzi jakaś sprzeczność, tak? On chce opisać pewne zależności wzrokowo-ruchowe, ale w tych zależnościach, w tych relacjach tutaj pojawia się iluzja. Natomiast no, według hipotezy dwóch wzrokowych jest powiedziane, że tylko percepcja jest podatna na iluzję. Dlatego ja sugeruję, że hipoteza spostrzegania teraźniejszości opisuje procesy przetwarzania wzrokowego, które wchodzi w strumień brzuszny odpowiedzialny za percepcję. Czyli ta hipoteza opisuje, jak powstaje nasza świadoma percepcja, a nie jak regulowane są nasze procesy wykonywania działań. I dlaczego ja uważam, że hipoteza spostrzegania teraźniejszości opisuje procesy przetwarzania wzrokowego w strumieniu brzusznym? No bo opisuje, jak pod wpływem działania obserwatora zmienia się jego świadome doświadczenie percepcyjne. Po drugie, wyjaśnia powstawanie iluzji, które zachodzi w strumieniu brzusznym właśnie, oraz opóźnienie, czy ta latencja wzrokowa rzędu 100 milisekund również wskazuje, że chodzi tutaj o wolniejsze przetwarzanie w strumieniu brzusznym, a nie to szybkie, które nie wypytało. No i wszystko było pięknie, mamy dobrą hipotezę, która bardzo dobrze wyjaśnia procesy powstawania iluzji. No gdyby nie to, że ta historia jest właśnie w drugiej. Po pierwsze, Robert Pryskow podejmuje krytyki tej hipotezy. Po pierwsze, krytykuje założenie, że hipotezy postrzegania teraźniejszości zawsze założone jest ruch obserwatora do przodu. Nawet tutaj Czadzicy argumentuje, że to jest założenie ewolucyjne, bo łatwiej założyć ruch do przodu, a mimo to się pomylić, czyli pomyłka będzie polegała na tym, że zajdzie ten efekt iluzoryczny w percepcji,
same informacje z szyku wzrokowego mówiąc o ruchu to jest za mało. Przecież system percepcyjny jest dosyć skomplikowany i system wzrokowy jest sprzężony z pewnym systemem proprioceptywnym mówiącym o tym, w jakiej sytuacji znajduje się obserwator, więc system wzrokowy nie wie, czy my się poruszamy do przodu, do tyłu, czy patrzymy na bok, czy w górę, więc to założenie wydaje się być zbyt pochopne. Ale ten zarzut można poważyć, natomiast Frisco także dokonał przeglądu literatury i znalazł sporo iluzji, czy wersji iluzji bardziej, bo to hasło na stacji z Rytmem to hipoteza spostrzegania iluzji wyjaśniała, iluzję Mille Valeria. Natomiast biskup wynajduje wersję tej iluzji, których nie da się wyjaśnić w ramach hipotezy spostrzegania teraźniejszości. A skoro nie wyjaśnia hipoteza wszystkich iluzji, no to nie dostarcza ona rzetelnej klasyfikacji i nie dostarcza właśnie tego unifying accountu. To jest poważne. No i to krytyka jakby z mojego punktu widzenia, już taka trochę holista, bo odwołuje się tutaj ponownie do paradygmatów kultur wzrokowych, bo hipoteza spostrzegania teraźniejszości miała wyjaśniać mechanizmy skutecznego działania właśnie mimo latencji, a zakładając oddzielenie strumienia odpowiedzialnych za percepcję i działanie, to skuteczne działanie jest możliwe mimo iluzji, więc w zasadzie jako powód, dla którego powstała ta hipoteza, czy to wyjaśnienie w teorii percepcji, jest jakby niewystarczający. Jednak mimo to wydaje mi się, że po krytyce, chociaż hipoteza jest krytykowana, to jednak myślę, że zachowuje pewien powag. Ponieważ jak zastanowimy się nad hipotezą kultur wzrokowych, to ze względu na rolę, jaką strumień brzuszny pełni, reprezentacje są zorientowane na obiekcie, alocentrycznie. Stanowią pośrednik między określonymi wzorami wzrokowymi, a elastycznymi reakcjami na te wzory. Natomiast w percepcji kodowane są nie tylko przedmioty, ale również ich lokalizacja przestrzenna. Kodowanie to mogłoby podlegać zmianom podobnym jak te sugerowane przez hipotezę spostrzegania teraźniejszości. Więc mimo, że hipoteza spostrzegania teraźniejszości jest krytykowana, wydaje mi się, że mogłaby wyjaśniać, jak zachodzą zmiany w naszej światowej percepcji. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos? Jako pierwszy. Proszę. One są różne tej samej długości.
ale percepcyjnie obecne robią mi się trochę inaczej. To znaczy, że dusza to jest dusza. Stąd to nie jest to zjawisko, to nie mówię o obecność percepcyjnej. A to w takim razie w jakim sensie była mowa o tej percepcji teraźniejszości? Bo ja tyle, że mam o nim myśleć. Nie ma żadnej iluzji.
poziomie, co poruszający się obiekt, natomiast my go widzimy przesunięte. Więc one mają świadomość, znaczy no, trudno nie mieć tak świadomości, jakby, że istnieją iluzje. Więc oni wyjaśniają tylko wyłącznie geometryczne. I co więcej, jak nam blisko krytykował, to mówi, że nie tylko, że nawet wyjaśniają iluzje geometryczne, tylko wyjaśniają geometryczne iluzje, jeżeli one są przedstawione w tych płaskich, bo większość powstała jako te płaskie elementy. Natomiast są również trójwymiarowe wersje iluzji geometrycznych, to tych już nie potrafi jak to było wyjaśnić. Jeszcze zastanawiam się, jaki jest taki, jaka jest korzyść ewolucyjna, nieprawda, że my narabiamy obraz, który się pojawia, że rzeczywistość tam teraźniejszą, czyli coś, co zobaczymy za stronicę. Znaczy, no, tak, bo jakbyśmy zapomnieli o tym, że istnieje paradygmat dróg wzrokowych, no to korzyść ewolucyjna z hipotezy spostrzegania teraźniejszości, a właśnie część jest takim ewolucjonistą, jest ogromna. No bo małpa, bo my teraz ludzie żyjący w współczesnym świecie żyjemy w mało chaotycznym środowisku. Natomiast nasz system wzrokowy wyewoluował w środowisku bardzo chaotycznym. Jakim jest no, życie w drzewach, w koronach drzew, gdzie ciągle pojawiają się liście, kiedy obiekty pojawiają się i znikają bardzo szybko, bo są zasłaniane przez te liście. Więc widzenie teraźniejszości no, jest w zasadzie kwestią życia i śmierci. No, jak czegoś nie zauważymy w porę, to nie zareagujemy w porę. Czyli jak zauważymy drapieżnika w porę, to w porę nie uciekniemy. I to spowoduje naszą śmierć. Ale jak w porę nie zauważymy ofiary, to oni wiesz, nie wystarczająco szybko ją dorwiemy i urząd złoży. Proszę bardzo.